Miałem przyjemność w imieniu strony polskiej na prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych przedstawić wszystkie nasze wysiłki jako narodu i jako państwa, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom. Zależy by nam na tym, żeby nasi partnerzy wiedzieli, jak wielki wkład Polacy, osoby indywidualne, samorządy i rząd przynoszą, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom na terenie całego kraju, zarówno w województwie lubelskim i podkarpackim, z wielkim akcentem na to, co tam się dzieje, na pracę pograniczników, policjantów, jak i na to wszystko, co się dzieje w polskich miastach, w polskich samorządach, jeżeli chodzi o te zbiórki. Opowiadałem państwu ministrom o tym, jak w Łodzi łodzianie zbierają dary, przynoszą do samorządu miejskiego, jak to jest koordynowane, jak wysyłane za granicę. Bardzo nam na tym zależy i poinformowaliśmy jako strona polska, że jesteśmy gotowi przyjmować uchodźców, tak jak przekraczają granice. Nikogo tam nie zatrzymujemy, jesteśmy gotowi, żeby pomagać.